Halo, halo, witam widzów, widzowie, widzowie, klopsiki moje. Gramy sobie oczywiście w Kroniki Myrtany Archolosa. Wy możecie zostawić łapkę w górę na sam początek. Słuchajcie, jesteśmy koło Tonana na farmie Beriara i tutaj zaczniemy odcinek. I właśnie teraz sobie uświadomiłem, że to są jedne z moich pierwszych słów w ogóle wypowiedzianych dzisiaj. Nic prawie dzisiaj nie mówiłem, cały dzień minął, kurwa, jest druga w nocy. Se mówię, idę spać, ale mówię, no jak to tak? Jak i spać? To. Dla widza? Odcinka nie nagrasz? No oczywiście, że dla widza nagram odcinek. A ponadto ta gra mnie tak wciągła, że już, kurwa, po jednym dniu, jak w nią nie gram, to już mnie kurwa telepie. Jakbym był narkomanem. Pogadajmy z Tonanem i chodźmy do tej wieży. Potrzebuję. Nie. Jestem gotów. Wyruszamy, słuchajcie. Tak, a to tędy w ogóle. Także dzisiaj nic nie mówiłem, dzisiaj nic nie nagrywałem. Jeżeli nie będę w formie, a takie mam dziwne, jakiś katar mam, jakbym trochę był chory, kurwa. Pierwszy raz od naprawdę niepamiętnych czasów. Mam jakiś katar i się tak czuję. No, nie. O kurwa, ja z tobą idę na. O chłopie. Jak ty tego kurwa warga? Na 72 hity byś zabił. Ja z tobą do jakiejś wieży kurwa umarlaków idę? Sobie żartujesz teraz ze mnie? No, może być nieciekawy widzowie. Także słuchajcie, tak jak mówiłem, mówię, jakby dzisiejszy odcinek był bardzo chaotyczny, to postaram się oczywiście rozgrzać, a jeżeli się nie rozgrzeję i zobaczę, że w trakcie mi nie idzie, jakbym chciał, żeby szedł mi te prowadzenie tego dzisiejszego odcinka, to spokojnie, w zapasie pójdę zrobić kawę. Bez cukru, bo mi się nie wmieści w kalorie. A w ogóle dzisiaj nadszedł dla mnie historyczny dość moment. A my tu już byliśmy, ale idziemy po tego niedźwiedzia. Poczekasz koleżko. Łe! Orkowie sobie tutaj w ogóle obóz rozbili, co się dzieje? Ale tak, ale dokończam myśl. Więc niedźwiedź na dwa hitki. Słuchajcie. Łe, tam jakieś klatki są, co się dzieje? Zapisujemy widzowie. Dzisiaj nadszedł dla mnie historyczny moment, bo po raz pierwszy chyba od 8 albo 7 lat. Coś takiego pewnie. No może nie, no może jak 13 lat tam miałem, to trochę ważyłem, czy tam 14, to już nie ważyłem aż tyle. Ale powiedzmy od 5 lat pierwszy raz szedłem na wagę i zobaczyłem 89 kilo. Widzowie, pochca dla mnie. Dieta działa, polecam. O nie, zepsuty widzowie zapis, a to oznacza jedno. Ewakuacja, zaraz się widzimy. Dobra widzowie, a więc zapis naprawiony, żartuję, co wy myślicie, że ja bym zapis naprawił? Oczywiście, że nie naprawiałem, po 30 minutach jednak spasowałem i się poddałem widzowie. Nie da się kurwa naprawić tego zapisu bez restartu gierki, ja bym chciał dzisiaj z dwa odcinki sobie cyknąć. Czemu ja ich w ogóle nie trafię? Co się dzieje kurwa? Zabij! No! Dobra, bo drepizda jest 3-5. Kurwa mać widzowie, za nie wytrzymie no. Trzeba rozpierdolić tych orków. W ogóle jakoś jestem wyjątkowo cicho, mam wrażenie. Krzyczę dość głośno, a jakoś tak turbo przesterów nie ma. Nawet na zielonym się utrzymuje. Giga pochcząp. Dobra, już nie pamiętam na czym w ogóle skończyliśmy, że w odcinek nagrywam tego owego, że taki przymulosty byłem, no bo jestem, bo jest 3-5 widzowie. Ale niczym się nie martwcie, musimy tutaj nagrać przynajmniej z jeden odcinek, ale przed tym jak nagramy ten odcinek, to warto byłoby się nie wypierdolić 40 razy, bo będzie chujowy odcinek. Pykamy sobie esencję leczniczą, nie zapisujemy gierki, bo mi niestety gierka nie pozwala na to. Ona mówi, że jednak, a po co? Zapis? Nie znam, nie rozumiem, nie szanuję. Nie no, nie wiem czy gierka, czy mi komputer. Nic tu nie ma. Nie no, chyba gierka widzowie, bo powiem wam, zrobiłem wszystko co chyba mogłem. Żeby tutaj giereczkę naprawić, żeby save śmigał. I coś nie wyszło. Co to tak warczy mnie tu? Kraby. Dobra, nie mam strzału już, kurwa mać. Nie no, tylko nie z broni takiej zwykłej, nie wyrobię. Pomocy! Gdzie jest mój kompan? Który miał mi pomóc, a jest śledziem jebanym. No gdzie jest mój kompan? Nie. Proszę, dobra. Ja naprawdę żywię bardzo dużą nadzieję, że on tą drogą poszedł prosto do kurwa tam poszedł.
Naprawdę mam taką nadzieję, że go tam znajdziemy, bo jak nie, niczego tu nie znajdę. To się Giga zdenerwuje. Dobra, widzowie, nie ma czym się przejmować. Kompo nam spierdolił, ale on od początku wyglądał na takiego, co by uciekł. Nie mam strzału, to jest bardzo niedobra informacja. Kurwa, my idziemy na jakąś wieżę, ja nie mam strzału przecież. Jocie dupca, to co ja mam teraz zrobić? Nadpisałem ten zapis, gdzie robiliśmy... Nie no, ja muszę wrócić. No przecież, no, co ja robię tym krabom? Nic, kurwa. Widzowie, oj, nie. Widzimy się za chwilę, ja wracam, kurwa, nie wiem, gdzieś do Silbach, cokolwiek, gdziekolwiek kupić strzały, bo to tak nie może być, widzowie, zaraz się widzimy, kurwa. Trochę o naszej współpracy i sądzę, że nadszedł już ten czas. Oficjalnie ogłaszam, że ukończyłeś praktyki i od dzisiaj możesz tytułować się jako mistrz łuczarstwa. Pochciałam, dostałem jakieś osiągnięcie. Ale będzie chaotyczny odcinek. Jocie kryńca. Sztuki wytwarzania łuków. Pracuj tak dalej. A może za kilka lat i kilkadziesiąt upolowanych cieniostworów dorobisz się posiadłości jak sam Detlow. Teraz możesz śmiało rozpocząć współpracę z mistrzem. Ale nie będę narzekać, jeśli od czasu do czasu dostarczysz mi jakieś trofea czy bronie. No i gituwa. Ukończone zostało tutaj z tego, tak jak mówiłem, w czwartym rozdziale zaczniemy, słuchajcie, będziemy mieli możliwość prawdopodobnie właśnie wyboru bycia kogoś innym czeladnikiem. Nie wiem, czy doznanie, co powiedziałem, miało jakiśkolwiek składny sens. Chodzi o to, że będziemy mogli zostać czeladnikiem kogoś innego. Pochcząp, ale to jakim czeladnikiem to zadecydujemy troszeczkę później. I kogo? Siema, widzowie. Słuchajcie, byłem oczywiście kupić strzały. Trochę mnie poniosło, bo zakupiłem ich z 1000, plus mam jeszcze oczywiście kilkanaście kołczanów, więc myślę, że za 2000. Znajduję się w miejscu, do którego wcześniej, kiedy wykonywaliśmy misję z tam zmarłym ziomkiem, co spadł, nie mogłem się dostać. Ale teraz mogę. I przechodzą mnie tu ciary z tego względu, że tu jest taki dźwięk, nie wiem, czy słyszycie. Jest taki dźwięk, mam ciary na całym ciele, widzowie. Chcę otworzyć sarkofag. Co znajdę w sarkofagu? Byle nie jumpscare. I wszystko w porządku. Nie, znajdziemy esencję many, lodową falę i wiedzę magiczną tą trzeci. Okej, okay, takie ciekawości. Jeszcze się udamy do orków i jakby tą całą sobie drogę oczywiście przejdę solo. Nie wiem, dlaczego mam ciarki na ciele. Na całym ciele mam ciarki. No po całym ciele mnie przechodzą ciarki, przysięga wam. Postanowienie paladyna. Lubię takie rzeczy, podobają mi się. Ale nie wiem, dzisiaj jestem jakiś kurwa soj. O! Czycie te dźwięki? To może one tak powodują to. Potęga boskiego światła. Okej, okay, poszukamy co to jest, przemyślenia paladyna, pozbieramy sobie to wszystko, widzowie, i zaraz to wszystko przeczytamy oczywiście. A takie mnie złapały ciary, co się dzieje, widzowie, gdzieś tam w tle słyszę ciągle to, kurwa, takie szumienie, dzisiaj nie w formie jestem, kurczę, na takie zabawy tutaj. Zaraz to, widzowie, przeczytamy, idziemy jeszcze do tego. Kurcze miejsce, gdzie te orki stwierdziły, że sobie rozbiją obóz. No, ewidentnie był to dla nich, kurwa, popełniony błąd, bo już orków tu z nami nie ma. I bardzo dobrze. Chociaż to trochę... A nie no, to w sumie to one pewnie mnie pierwsze zaatakowały. No i tak to ja się mogę bawić. Grabik na hitka, jakiś tam morski, kurwa, no na dwa hitki. To pies morski na dwa hitki. No i to jest, kurwa, jakaś zabawa, nie? Ja tu będę biegać jak pojebany z tym mieczem i nic z tego miecza nie robię, kurwa, w ogóle. Z łuku to, no z łuku siekamy, no. Siekamy z łuku. No nie będę kłamać. Z łuku jest, kurczę, potęga robiona. Dobra, rozwalona. Ja sobie to zaraz pozbieram, to wszystko z ich ciał. Aczkolwiek udajmy się... O, witam serdecznie, bo on się po drapie. Norg zwiadowca to Bob. Słyszę, że jest tu jeszcze jeden. Czarny goblin, Bob, niedźwiedź Bob. No to będę sobie wszystko po drodze czyścił. Ale to są tak zwane zwykłe bobki. Ork wojownik, no już cięższy przeciwnik. To prawda. Ktoś tam bije. Ktoś tam uderzył. Czy coś w środku znajdziemy? Skóry, nic ciekawego w środku nie ma. Czy na nich oni coś mieli ciekawego? Nie, tylko golda.
No to tak wygląda ta miejscowa, ja się dalej udam, słuchajcie, jeszcze te postanowienia paladyna, co zabraliśmy wszystkie, żeby się teraz nie wypierdolić. To raczej czytaliśmy, tak. Co my znaleźliśmy? Postanowienie jakieś, tak? Okej, okay, przemyślenia paladyna najpierw. Wszyscy, których udało nam się pochwycić, mówią to samo, oddali się na służbę Beliarowi, by zrealizować swoje własne cele i żądze. To zatrważające, część z nich początkowo pragnęła nawet walczyć z niesprawiedliwością, niekorzystnym wyrokiem czy podziałami społecznymi. Cóż, takiego mogło się stać, że całkowicie zatracili się w pragnieniu potęgi, zapominając o swoich pierwotnych pobudkach. Czy sam wpływ Beliara może tak wypaczyć nawet dobrodusznego człowieka? Czy w takim razie nawet jeden z nas, paladynów, mógłby się tak ugiąć? Muszę to rozważyć podczas modlitwy. Mam jeszcze postanowienia paladyna. Bardzo stara notatka jest przy tym napisana. Z wrażeniem dochodzę do wniosku, że niczym nie różnię się od tych, których przesłuchiwałem. Kiedy ostatni raz realizowałem coś, czego sam pragnąłem. Kiedy pomogłem innym, bo mogłem lub sam chciałem to uczynić. Nigdy wykonuję tylko rozkazy, które ciągle otrzymuję. Podobnie jak nieszczęśnicy, straciłem swoją wolną wolę. Stałem się narzędziem. Czas porzucić te kajdany kłamstw i dowódców. Czuję się, jakbym obudził się w wielkiej pustce, jakby wreszcie otworzył oczy na bezkres. Muszę odnaleźć prawdę na własną rękę. Pewne jest tylko jedno. Mój czas w zakonie paladynów dobiegł końca. Jeszcze jakiś dziennik znaleźliśmy. On był taki, kurczę, brązowy. Ale gdzie ja to, widzowie, znajdę? Może być, kurwa, ciężko. Może to ten. Nie, tak jest. Może to ten. To ten? Nie wiem, widzowie, przeczytajcie sobie. Nie wiem, czy to ten. Wydaje mi się, że tak, bo to dziennik Alice. Wydaje mi się, że tak, ale mogę jeszcze to sprawdzić dla widza na odcinku, poczekajcie. Widzowie, dotarliśmy. Ale nie będę, kurwa, ukrywał, że spodziewałem się troszeczkę, no, jakby to nazwać, kurwa, zamku. Więcej się trochę spodziewałem, kurwa, a nie jednej wieży i tego bobka, co tu, kurwa, stoi. Myślałem, że jak już gdzieś dojdziemy, to będzie, wiecie, jakiś zamek wielki, coś tego, mnóstwo potworów, a my dostajemy, kurwa, takie coś, ty. Momentami było gorąco, ale dotarliśmy na miejsce. Halo? Chodź, musimy się tu rozejrzeć. Donan, jesteś tak zwany pussy jesteś, wiesz? Się musimy rozejrzeć, kurwa, jak tu, chyba że w środku znajdziemy coś konkretnego. No dobra, ty, a gdzie ty się rozglądasz bez em? Co ty, kurwa, znowu robisz? Ty, zniknął. Donan! Dobra, widzowie. Kurwa, tak to jest na wyprawy. Czaszka. Aha, i to wszystko? Kufer i czaszka i bryła lodu? No. Co to, kurwa, jest? Co się dzieje? Nie, kurwa. Hej. Czy nadszedł koniec? Nie. Jaki koniec? Koniec mego cierpienia. Może być. Kim? Czym jesteś? Przestań dramatyzować. Ale wolno mówisz, no ja tu muszę poddymiać na odcinki. Panie Zjawo, proszę mnie tutaj poddymić. Jak można ci pomóc? Co uczyniłeś? Nie pamiętam. Jak możesz nie pamiętać czynu, za który cierpisz taką karę? Jest zbyt silny. Minęło zbyt wiele lat. Pamięć odeszła w nicość. Spowiedź. Spisałem ją. Znajdź.
gdzie mam ich szukać? Na Archolos. A przecież my jesteśmy, kurwa, na Archolos. O, bardzo konkretna lokalizacja. No to gdzieś wskazał, kurwa, na Archolos. Pięć? O kurwa. O. Kary, podoba mi się to. Na całość opowieści. Fajne. Znajdzie. Zajebiste. Na co czekasz? Na niego. A przecież niby chcesz zabić ducha. On już nie żyje. No to... O tym w sumie nie pomyślałem. Słyszałem waszą rozmowę. Stoi z obok, kurwa, no tak jak miałeś nie słyszeć. Klątwę na jego duszę. Wygląda. To ty się odpierdala w tym odcinku w ogóle. Chcę zaznać spokoju. Gdzieś spisał i ukrył swoją spowiedź. Mnie to nie obchodzą żadne duchy. A już na pewno nie będę szukał jakichś papierów. Znalazłem taki jakie wkurwione. Możesz go sobie wziąć. W zamian możesz dać mi tę czaszkę, którą tu znalazłeś. Po co ci ona? Nikt mi nie uwierzy, że udało mi się dostać do wieży. Muszę mieć dowód. Jeśli jak to opisywał, to ja myślałem, że to nie będzie jakaś wielka katedra, kurwa. Dzięki za pomoc. Do takiej wypierdówki, wypierdołowatej wieży się nie, nikt nie uwierzy. Dałem ci papier. Chcesz się bawić w zbawce duchów? Ty się dostałeś, ty chłopie. Moja spowiedź, 5. Jeszcze nie. No dobra, dobra, no daj mi najpierw, kurwa, kufel. Nie, no co ty pierdolisz, że ja... To będziesz tu stał i mnie kufer bronił? Aś ty, kurwa, bambosu jebany. Dobra, widzowie, spierdalam z tą najszybciej, bo się boję, tak szczerze mówiąc, w sumie. Co to, kurwa, było, widzowie? Tu najpierw się zesrałem, później się znowu zesrałem. Widzowie, tu mi się zesrał odcinek, tu mi się zesrało zapisywanie. Tu zaraz nie mam strzał, widzowie. Dzisiaj jakiś przeklęty odcinek, kurwa. Dosłownie, widzowie. Ja to lepiej tak nie mówię, bo ja się zaczynam bać. Ja jestem taki, że trzeba odpukać, wiadomo, w niemalowane trzeba i wypluć. 3 razy. Ja jestem śmieszny człowiek, widzowie, bo ja niby nie wierzę tu se w bogów, tu tego, owego, no nie? Znaczy, no niby tam w tego, nie? Szanuję nordycką kulturę. Thor, Odyn, wiadomo, te sprawy, zawsze w serduszku. Aczkolwiek się, no umówmy, no. Wiadomo, że wiele tam rzeczy się nie zgadza z dzisiejszą nauką. Ja przede wszystkim najbardziej to wierzę, kurwa, no nie mów mi, że tu też jakieś potwory i duchy, co? Najbardziej to wierzę... A, ork zwiadowca. Najbardziej to, widzowie, wierzę w naukę, jeżeli we wszystko inne. Mówienie sobie, że świat powstał tak, że ktoś mi machnął ręką. To jednak wierzę w naukę, no nie? O, złoże magicznej rudy, to akurat fajne. Ale no, tam w tego. Niczego tam jak pierdolnie coś, to inaczej, co ja pierdolę. Chodzi o to, że po prostu, wiecie, na przykład jak nie masz sił, to se myślisz o czymś. No i ja na przykład nie mam czasem takiej niczego motywacji, to se myślę, że trzeba to dla przodków robić i bogów moich nordyckich. No nie, to bardziej w takiej kulturze to traktuję. W ogóle śmieszne, bo przecież to jedna z najbardziej brutalnych religii. I no takie, które jakieś turbo wyznawca, w sensie turbo zasad jakby, no nie zgadzam się z nimi. Raczej jestem zupełnie inny, a mimo tego nie przeszkadza mi to jakoś tam sobie nic tu nie ma. Wierzyć w to i wcale się z tym nie nic kryć. Tu nie ma. Więc pamiętajcie, widzowie, jak jesteście na przykład chrześcijanami, to nie musicie być jak inne, kurwa, fiuty, to pierdolą tylko głupoty. Tylko możecie sobie wyznawać wiarę chrześcijańską i szerzyć dobro tego świata, prawda? A nie mówić, że tak musi być i Jeruzalem musi upaść. Proste? Proste, że proste, widzowie. Dobra, to my mamy jakiś wpis tej misji, bo ja pierdolę takie głupoty dzisiaj. Choć to no, okazał się być dupkiem, to wyprawa do wieży była ciekawsza niż się na to zapowiadało. Spotkałem w niej ducha maga, który nie pamięta, kim był za życia, ani czemu nie może odnaleźć
odejść w zaświaty. Poprosił mnie, bym znalazł 5 fragmentów jego spowiedzi, tylko gdzie ich szukać? No to jest fantastyczne pytanie i na to pytanie nie uzyskam odpowiedzi na pewno tutaj. Myślę, że internet nam pomoże rozwiązać tą sprawę, chociaż... tu łuk jest w ogóle. Poka tego łuka. Chociaż oczywiście gierka jest na tyle wczesna, że niektórzy ludzie szukają po prostu u mnie poradników, no nie, gdzie kogoś znaleźć. Więc to ciężko będzie akurat znaleźć pewnie to, ale może ktoś pomoże, a może znajdziemy to sami. Może gdzieś jeszcze czeka na nas wskazówka, chociaż ten gościu nam to coś nam oddał, nie? Jakaś spowiedź. Może ta spowiedź popcha nas do innej spowiedzi, ale by było zajebiście, to jest? Nie, to jest jakiś truposza z portu, ale zgaduję, że podobnie będzie wyglądać ta notatka. A może się mylę? Kurczę, zaraz jak wam znajdę, to pokażę. Dobra, mam to, widzowie. Ram wygląda na niezwykłą starą. Trzymałem ją od ducha. Mój mistrz nie żyje. Starałem się przed samym sobą usprawiedliwić jego działania wolą Minosa, ale czy straszliwe czyny nawet w najszczytniejszym celu mogą zostać wybaczone? Byłem świadkiem tego wszystkiego i popełniłem własne błędy, więc nie mnie to wszystko sądzić. Ktokolwiek odnajdzie te zapiski, niechajże ruszy ich śladem i sam wywnioskuje z tych wydarzeń jakiś sens. I sami robimy, widzowie. Pierwsza z nich została ukryta zupełnie przypadkowo. Podczas bitwy o jedną niezdobytą twierdzę na tej przeklętej wyspie. Wypadła mi do wody i popłynęła wraz z nurtem rzeki w stronę wodospadów. Zaraz się tu wedrą. Drzwi długo nie powstrzymałem ich żądzy krwi. Minosie, przyjmij mnie do siebie. O. Od ducha otrzymałem ostatnią stronę jego spowiedzi. Wspomina w niej o śmierci swojego mistrza i o sprawiedliwieniu jego złych czynów. Wysłał mnie w poszukiwanie pozostałych jego historii. Z treści listu wynika, że zgubi pierwszą przy jeziorze u podnóży twierdzy, której nigdy nie zdobyli wraz z pozostałymi tańczynkami. Skrzynka wpadła do wody i popłynęła w stronę wodospadów. No to jest bardzo... Twierdza, której nigdy nie zdobyli z myrtańczykami. Jakieś kurwa jezioro. No ciężkie to jest, widzowie. Zajmiemy się tym wszystkim, myślę, w następnych odcinkach. Poświęcimy taki jeden cały odcinek na to, żeby szukać tutaj odpowiedzi dla naszego ducha. A teraz... Myślę, że udamy się do tej twierdzy, którą znajdziemy oczywiście wilczy synowy, tak? Nie wiem, jak się nazywa ta twierdza, do której teraz podróżujemy. Może ty mi powiesz, panie gońcu. Zabierz mnie do... chuja. Dobra, widzowie, widzimy się, jak tam dotrę, bo jeszcze muszę gierkę zapisać. Ty, widzowie, uświadomiłem sobie jedną z ważniejszych spraw, mam wrażenie. Wodospad, jezioro, nigdy nie zdobyta twierdza. Tak sobie randomowo tutaj zatrzymałem się i mówię, o, ale fajny wodospad. Kurwa, to może być ta twierdza ogólnie, nie? Wynika, że zgubiłem przy jeziorze u podnóża twierdzy, której nigdy nie zdobył, wraz pozostałym, więc skrzynka padła do wody i popłynęła w stronę wodospadów. Widzowie, a weźmy tam, nurknijmy se, co? Zobaczymy, kurwa. Ale by były jajca, jakbym to zgadł. Ja może być, kurwa. Widzę tu jakąś skrzynkę. Nurkuj. Nurkuj, Martin. Czemu mnie cierki przychodzą po całym ciele? Nie wytrzymy, kurwa. Już mnie to zaczyna... Srebrny puchar. Dobra. Nowy, nie zaznasz spokoju. Co się dzieje? Pokaż. Nie widzę tutaj nic interesującego. Chyba chodziło o inny wodospad. Ale kurwa, ale trop widzowy był niezły, nie? I tak na randomowo, kurwa, spojrzałem na to i pomyślałem, no ta. Wilczy synowie, to stwierdza niezdobyta. Kurwa, no racja. No ale tak jak mówię, widzowie, zajmiemy się tym całym wątkiem tej zjawy, myślę, na osobny odcinek. A może jakiś nawet taki, tak wiecie, no to zrobimy sobie jeden taki odcinek, najwyżej go zmontuję. Bo to jest fajne... Fajny wątek. Taki dość mroczny. Ja bardzo nie gram w horrory, ja za bardzo nie lubię takich mrocznych tych rzeczy. Ale... my się tych robotników mieliśmy tą salwą przecież pozbyć, a nie tych. Teraz to skumałem. Myślałem, że tych. A może tych i tych? Kurwa, już nie wiem, widzowie. Tak, ale jakby... To nie jest aż takie turbo straszne ten gotik. Nie ma tu jumpscare'ów. Jest taki fajny, mroczny klimacik.
jeśli chodzi o tą zjawę, nie? No trochę się przeraziłem, no co? No co, nie będę mówił, mówię, że dzisiaj nie w formie. Ale, ale podoba mi się to, w ogóle fajne było to, że ja takie co? Ja takie, no i co, i tyle? I tyle? No, na pewnego kozaka i nagle kurwa, puh! Od rzeczywistości plaskacza dostałem. Jednak gra mnie to zaskoczyło. Wstęp mają jedynie wilczy synowie. Odejdź, bo będę zmuszony użyć siły. Ale ci pomogłem. Zauważyłeś, żeby coś się zmieniło? Ja pomóc. Owszem, ja nasi goście sobie poszli. Czyżbyś miał z tym coś wspólnego? Zgadza się. Przekonałem ich lidera, żeby wzięli się za jakąś pracę. Będą hodować bagienne ziele na północ stąd. Naprawdę? Czyli znowu będę miał co palić? To świetne wieści. Dzięki. Jak ty się w ogóle nazywasz? Marvin. Kredna. Naprawdę, popisałeś się. Dzięki, mogę wejść? Do środka? Aleś się uparł. Dobra, jak nie ma tamtych, to nikt nie będzie próbował pójść w twoje ślady. Nie wspominając już o tym, że kierując się własnym interesem, zrobiłeś nam sporą przysługę. Ty i twoja koleżanka możecie wejść. Tylko nie róbcie żadnych burt, bo po pierwsze, zabiją cię. A po drugie, Ulryk obniży mi żołd. O, tego to akurat byśmy nie chcieli. Cieszę się, że rozumiesz. Jazda, zanim zmienię zdanie. No dobra, dobra, poczekaj. Nie, gdzie znajdę waszego kowala? Einara, miń część mieszkalną, aż dotrzesz do kolumnady przed siedzibą Ulryka. Za drugim rzędem kolumn. Tak, tak, drugi rząd kolumn, zaraz za minięciem. Tak, tak. Einar powinien. Tak, koło sporo pieców. Oczywiście, że tak. No już zapamiętałem to wszystko. Odkąd pozbyłeś się naszych uporczywych gości, jest coraz lepiej. No i to jest porządna informacja, którą chciałem słyszeć. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Dzięki. Cieszę się niezmiernie. Domyślam się. Idź od razu zapytać kowala o bełt. Nie ma co tracić czasu. No racja. Ja wiem, szef raczej nie jest teraz zbyt skory do opuszczania swojej willi. Nie musimy się śpieszyć. Do zobaczenia. Do zobaczenia, Ivy. Jak my tutaj z Ivy będziemy jeszcze mieli kurwa rodzinę, mówię wam. Udało się, weszliśmy do Wilczego Leża. Teraz pora znaleźć tutejszego kowala i zapytać go, czy wie o tym. Czy wie coś o tym nietypowym bełcie. No racja, ale oczywiście, że my widzowie będziemy tu najbliższe 7 odcinków. No wy, nie będziemy sobie prawda? Tutaj raszować giereczki. To nie jest speedrun. Droga do nich? Mury wyglądają na nie do zdobycia. A w porównaniu z miastem to faktycznie nic takiego. Z miastem to nic takiego. Nie gadaj bzdur. Miasto Archolos to chyba najgorzej zabezpieczone miejsce na całej wyspie. Byle uciekinier może wejść do niego chociażby kanałami. A. Tak czy inaczej, droga do naszej twierdzy mogłaby robić jeszcze większe wrażenie. A co może robić większe wrażenie niż wjechanie na samą górę wielką drewnianą windą? Mamy tutaj właśnie taki dźwig towarowy. Jest niesprawny od dłuższego czasu. I jako, że nie przybywa do nas ostatnio zbyt dużo towarów, to nikt zbytnio się tym nie przejmował. Jakiś czas temu kilku przybyszów zaproponowało, że podejmą się naprawy dźwigu. Oczywiście, nie zgodziłem się na zapłatę z góry, ale musiałem dać im koło zębate, żeby mogli sprawdzić mechanizm. Kazałem im zapłacić za nie zastaw, bo to droga rzecz. Ale nawet pomimo tego, pracownicy zniknęli po kilku dniach. Coś nie czuję za sobie. Podejrzewam, po prostu na łatwy zarobek. Uciekli. Zabrali co się dało i uciekli. No, mógłbyś nie się sądzę. Rozejrzeć w pobliżu dźwigu? Mógłbym. Może uda ci się chociaż odzyskać koło? Tak, koło będzie normalnie odzyskiwane. Dawaj mieszka. Co tam? Bywało lepiej. Nie czuję się dobrze jako bezrobotny. To wbrew naturze mieszkańca Wilczego Leża. Ale podoba mi się, że Marvin zawsze taki kurwa, taki uśmiechnięty sobie, bez powagi, nie jest tam, co tam? Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? Tam się zjawa zjawi on. Nie widzisz, że jest nieumarły? Dobrze się tu żyje, ale trzeba być silnym. Nie jest to miasto, nie ma luksusów. To surowe warunki, jednak uczą szacunku do wszystkiego dookoła. Bywam czasem w mieście. Ludzie wydają się tam jacyś tacy zniewieściali. Nic dziwnego. Nie chodzą na polowania, grzeją się w ciepełku, nie muszą walczyć o przetrwanie. Tutaj jesteśmy inni, twardzi. No i koks? Poszukam robotników i tego koła zębatego. Jeśli uda ci się odzyskać to koło zębate, to zapłacę ci równowartość ich zestawu.
Dobra, nie do podźwignięcia nazywa się misja. Do Lukasa jakiś czas temu zgłosili się mężczyźni, którzy zaoferowali mi pomoc w naprawie pobliskiego dźwigu. Niestety zniknęli niedługo po rozpoczęciu prac. Muszę odnaleźć koło zębate, które wzięli ze sobą na miejsce pracy. Poszukam w okolicy dźwigu. No kurwa, czy to jest ten dźwig, no to ja tą misję wykonuję od buta, no co ty. No to idziemy kurwa, szukamy w okolicy dźwigu, no. Tu się coś znajduje, chyba że na dole w okolicy. Zębaczy. Ja sobie jak tu skoczę, to się nie zabiję. Dobra, lepiej save'nąć, ale te save'y to tak wolno idą, że on zatrzymie. W ogóle miałem dokończyć o tej diecie. Skok! Dobra, jest gituwa. Myślę, że jeden zębacz. O kurwa, to jest więcej trochę niż jeden zębacz, ale są na hita, dobra. Te zębacze to jakieś bobki, kurwa. Jak ja cienią stwora czteroma tymi rozpierdalam, to taki zębacze dla mnie to jest kurwa przystawka. A propos przystawki, miałem opowiedzieć o tej diecie, tak? No i chuj opowiem, bo muszę przeczytać co jest napisane. Znalazłem wyrwaną ludzką rękę, wydaje mi się, że trzyma coś w dłoni, muszę się jej dokładnie przyjrzeć. Gdzie? Wyrwana ludzka ręka. Zębacz, gdzie ludzka ręka jest? Tu niby w teorii, ale... Coś trzyma w dłoni? No nie wiem kurwa, trzyma coś? Co ty pierdolisz za głupoty ty? Ja... Tu jest jakaś krew, no dobra, no chodźmy tędy w takim razie. A tu jest w ogóle obóz drwali od razu obok. A, czyli tędy na przykład... O to kurwa co jest? Smoczy zębacz, ten już wygląda na konkretnego przeciwnika. No... Może jakby mnie hitnął i trafił. Ile? 300 skóry jest warta? No jest to solidny potwór. Nic tu nie ma. Jeżeli chcecie, słuchajcie, wejść na dietę, ale nie macie zapału, nie macie, słuchajcie, energii, nie macie, nie chcecie, nie macie siana, żeby zapłacić za dietę pudełkową, na przykład, albo nie macie miejsca, w którym by ta dieta była dostarczana w jakiś logiczny sposób, albo twój sąsiad to gruba kurwa, która ci opierdoli każde jedzenie na pizzę, co przyniosą do ciebie, i a ciebie nie ma w domu, na przykład, załóżmy, że taki scenariusz też ma miejsce. To słuchajcie, ja używam aplikacji Fitatu. Nic tu nie ma. Działa. Jest fajna apka, warta polecenia ogólnie. Robisz skan kurwa tego co jesz, albo wpisujesz, że jesz pierdala z warzywa, to wpisujesz tak, marchewa. No i dzięki temu wiesz ile jesz. Zajebista apka, ja korzystam od dawna, znaczy korzystam to trochę duże słowo. Powiedzmy, że raczej nigdy się tak za bardzo tej diety nie trzymałem. Raczej to schudnięcie, co schudłem 14 kilo. No i tak kurwa przyszło w sumie tak... No tak mi... on tu spadł, tak? Kurczę, blaszka. Ale ta ręka, gdzie ty widzisz tą rękę jakąś, kurwa? Marvin, powiedz mi, gdzie ty rękę widzisz? Żeby lepiej się przyjrzeć ręce? Gdzie ty widzisz tu rękę? Więc słuchajcie, jeżeli chcecie schudnąć, polecam Fitatu aplikację. Zabrzmiało trochę jakbym dostał pieniądze za tę reklamę. Ale jak coś jest warte polecenia, to jest kurwa warte polecenie i tyle. Nie ma co się ograniczać. No i tak se waży ciało i też się to motywuje dzięki temu, że masz napisane ile ważyłeś na przykład kiedyś. Ale to śmieszne, bo w ogóle ja... Gdzie jest ta ręka, bo nie wytrzymam. Ale jeszcze mam historię do opowiedzenia. O, zemoty ziele. To śmieszne, bo kiedy zacząłem, słuchajcie, dietę kiedyś, to ważyłem 100 kilo, mówię. 100 kilo wybiło, mówię, nie. No nie, 100 kilo, kurwa, trzeba to zmienić, to już jest za dużo, widzowie. Wiecie, co zrobiłem? Wytyłem jeszcze 3 kilo na diecie. Więc i się zraziłem do tej diety. Ale pamiętajcie, że słuchajcie, tak działa nasz organizm, a my widzimy się za chwilę, jak ogarnę, gdzie jest ta jebana ręka, bo zaraz mnie coś pokurwi. Dobra widzowie, przeanalizowałem swój odcinek, znalazłem zakrwawioną rękę w którymś z zębaczy i w tej ręce coś się znajduje chyba. Ludzka ręka wyjęta z brzucha zębacza przy dźwigu, dłoń jest zaciśnięta i chyba wciąż coś trzyma. Co to? Młotek, super, fantastyczna informacja. Wiele jednego z zębaczy żerujących pod dźwigiem towarowym znalazłem zakrwawiony młotek. Czyżby pracownicy wcale nie uciekli? No kto by się spodziewał? A spotkał ich po prostu tragiczny koniec? Muszę się rozejrzeć w okolicy. No dobra. Rozglądany jest po okolicy. Proste. No rozejrzałem się i nic nie widzę. Widzę tam krew. Nie wiem czy tam na dole mam wsko... Kolego! Spokój! Basta!
Młodszy zębacz jest o tyle bobem, że fajne z niego, fajne... O! Proszę bardzo, jakieś notatka. Teraz mam nadzieję, że jej nie zgubię. Zakrzmawiona notatka z okolic Wilczego Leża. Niczego. Dobra, czytajmy zatem. Mam nadzieję, że gra nas przeprowadzi jak bobków. W końcu udało nam się znaleźć jakąś robotę. Ludzie są tutaj strasznie nieufni, ale nie wyglądają na nieuczciwych. Miejmy nadzieję, że zapłacą nam tutaj najlepiej, lepiej niż na tym przeklętym Corinis. Kto by pomyślał, że budowanie dźwigów to taka niewdzięczna i nieopłacalna praca. Moja teoria się potwierdziła. Zobaczę, dopadły pracowników. Musiały być bardzo głodne, bo niewiele zostawiły. Jedyne pozostawione ślady prowadzą do końca skarpy, ale przecież to kilkunastometrowy lot prosto do jeziora. Okej, okay, czyli gra nam bardzo w jasny sposób tłumaczy, że trzeba odpierdolić Geronimo! No i są tam chyba ciała jakieś. Witam serdecznie. Koło zębate. No i wszystko. Znalezione, nie kradzione. Czy jest tu jeszcze jakieś ciało? Leży się tu jakieś ciało? Nie. A byliśmy bardzo blisko ostatnio tego ciała. Nie, bo tu na samym początku, jak tu wskakiwaliśmy, bo myślałem, że tutaj może znajdziemy list, który, dzięki czemu uratujemy ducha. Czy zasłużył na ratunek? Nie wiem, ja to tylko kurwa expa zgarniam. A wątek mi się podoba. Zaraz przeczytamy, co tam jest napisane. Byliśmy tylko na brzeg. Ale czemu oni tak różowo się chlapią? Ale to jest taka animacja, że siup. Dobra, rozumiem. Nie do podźwignięcia. Znalazłem koło zębaty jednego z pracowników. Udało mi się uciec przed zębaczami, ale chyba nie dał rady wypłynąć na powierzchnię. Teraz wracać do Lukasa z wiadomościami. Ja z wiadomością wracamy, widzowie. Dałem tą drogę, ale to nie jest aż tak dużo. Więc w ogóle ten odcinek trwa z 30 minut, a nagrywam go kurwa godzinę. Ja myślałem, że ze dwa odcinki nagram, ale chyba jest kurczę, śpiórkolot już krzyczy mnie. Żebym do spanka szedł. Ja nie lubię takie rzeczy przed spaniem oglądać, kurwa. Jak ostatnio oglądałem, mi się wszystko śni, ja mam za dużą wyobraźnię, widzę. Jak ostatnio mi się... Ostatnie co widziałem wczorajszego wieczora, to była drama z Leksiem, która wypłynęła, to sobie oglądałem odnośnie różnych opinii na dramy i tak dalej. To mi się kurwa widzowie śniło w nocy, że gramy w RP i mi Leksiu siada na mordzie, w RP, w sensie w GTA 5 i się obudziłem. Nie było to przyjemne tutaj, przynajmniej dla mnie, spotkanie. Ja mówię, ja fan, ale zaraz po tym się obudziłem. Więc chyba nie poszło najlepiej. Znalazłem koło zębate i twoich pracowników. Oddali je po to. Chyba nie lubiałem. Tak nie lubiłem. Dopadło ich stado zębaczy. Koło zębate znalazłem przy jednym z pracowników na dnie jeziora. Cholera. Mogłem posłać kogoś z nimi jako ochronę. Zębacze nigdy nie zapuszczały się tak blisko naszej twierdzy. Najważniejsze, że odzyskałem to koło. No racja. Nie zabił, gdyby się dowiedział. No tak. Te ustrojstwa robione są wyłącznie na zamówienie i kosztują. Najważniejsze, że odzyskałeś koło. Szkoda tylko, że teraz dźwig pozostanie pewnie bezużyteczny przez kolejne miesiące. Szkoda właśnie, że dźwig nie będzie działać. Co tam? W porządku. Dzięki twojej pomocy już wiem, na czym stoję. I nie ma. Dobra, to teraz ten dźwig jakby mogę go używać, żeby sobie siup do góry, siup na dół? Nie. Nie, chyba widzowie nie do końca. Idziemy poznawać dalsze części lokalizacji, która jest zamkiem, kurczę, w Wilczym Leżu, to się chyba tak nazywa. Witam Wilczego Syna. Idziemy sobie tutaj po... Jo, ci kręca, tu się kurwa co dzieje. Kolejna lokalizacja. O, kuferek! No i teraz na... Nie, panowie, spokojnie. A tu tylko szybki save i opierdalam kuferek i nikt nas, mam nadzieję, nie będzie widział. Dobra, saving zrobiony. A, to nawet nie potrzeba. A, to jakieś zwykłe takie narzędzie. Ale jest killofik. To mi się podoba. Killofik zawsze spoko. Jakieś ostrą skórę tu podpierdolimy, co nie jak tak. Idziemy dalej, widzowie. Spoko mi się nawet nagrywa. Kurczę, myślałem, że jak będę zmęczony, to będą gorzej wychodzić odcinki. Ale chyba nie wyszedł tak najgorzej. Możecie napisać w komentarzu. Sam nie jestem tego pewny. Ale mi się... Nie bardzo się enjoyuje, kurczę, gierką. Bo jestem zmęczony, no nie? Ale myślę, że odcinki wyjdą spoko. W sensie... Czemu nie mogę drzwi otworzyć? No nie mogę, widzowie. Nie da rady.
Ja się mam wrażenie, że nie bardzo będę pamiętać gierkę jutro, co robiliśmy dzisiaj. Chociaż duch mi wyskoczył na mordę i się trochę przestraszyłem, to może jednak będę pamiętać. Arte! Pogadajmy z nim. Kim jesteś? Nazywam się Arete i z dumą mogę powiedzieć, że należy do Wilczych Synów. Bełt Arete otrzymałem. Jak służba? Niezmiennie satysfakcjonująca i dająca mi spełnienie. Pokaż ten bełt, co mu znaczy tego, pożyczyłem, wiadomo. Mały kamyk, używany jako pocisk procy. O kurwa, co ty gadasz? Dobra, szukamy tego bełtu. Jak ten bełt w ogóle śmieszna nazwa, raczej bełt mi się kojarzy z żygiem. Rozkosami. Jakiś bełt specjalny otrzymałem, tylko czy ja go znajdę teraz w eku? Pewnie nie, widzowie, niestety. Klucz Roya. Pamiętamy Roya, pamiętamy. To była chyba najcięższa lokalizacja, której nie potrafiłem sobie znaleźć. Ale się w końcu udało. To chyba był Roy. No, szukam tego bełta, szukam. Coś nie widzę. Chyba, że to jest jakiś taki bełt, który jest używany normalnie do strzelania. No nie wiem, widzowie. Nie widzę tutaj, żebym dla widza chciałbym znaleźć. Że nie ma co przedłużać 15 godzin odcinka, no nie? Gros z kolsami, no ten bełt. Bełt powinien wyglądać jak bełt, no nie? Nie widzę, żeby tu był w eku. Jakiś pewnie specjalny bełt, ale nie widzę. Dobra, idziemy do środka. Tu jest zwykły wilczy syn, tu jakiś kuferek. Tu se kimacie, spokojnie. O, też se kimnę. To se nie kimnę. Zbliża się noc. W ogóle jesteśmy w kurwę bogaci, to chciałbym nakreślić. Szczególnie po tym, że zapiłem z 300 niedźwiedzi. Do tego kurczę z 3 cieniostwory. I kurczę jeszcze te dwa zębate te. Jak my to byśmy sprzedali teraz. To z samych niedźwiedzi kurwa jesteśmy bogaci. A tu skóra moczego zębacza. Jakiś kurwa cieniostwory, nie cieniostwory. Jest posiadany pitong. Więc jest gituwa. Czy tutaj kogoś znajdę? Nie, ale znajdę kuferek. Kufer Jona. Ciekawe. Ciekawe, czy będzie do tego misja. Nawet jak nie będzie, to i tak okradnę. Ale jak będzie, to przy okazji dwie pieczenie na jednym ogniu. No to pokażę, co tam w tym kuferku jest. A nie mogę. Nie da się, widzowie. Czyli pewnie będzie z tym związana jakaś misja. Warto zapamiętać. Tutaj kuferek Jona. O! Hej, ty! Kto, ja? Tak, ty. Odpowiedz nam na pytanie. Kto jest lepszym dowódcą? Generał Lee. Czy Lord Dominik? Nie wiem, chyba generał Lee. Generał Lee. Ten niedoświadczony dureń? Czekaj no. A, jednak cię mam. Nie no, panie wilczy synu. No i po co? Ale 300 expa. No wezmę, co nie wezmę, jak wezmę. Jeszcze mieczyk wilczego syna. Pokażę miecze. Miecz wilczego syna. No, solidny mieczyk. No to trzeba przyznać. Jest siekiera mieczyk, no ale nie ta siekiera jak ja jestem z łuku. Proste. Są tu kuferki, czy ktoś się dopierdoli o to, że ja po te kuferki tutaj cyk? Chyba nie, mam nadzieję. Szybko otwieramy, widzowie. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, 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 cyk. Bierzemy wszystko co jest w środku, jakieś łuki, jakieś skórę cieniostwóra za 300 golda. Podoba mi się to i tu jest jeszcze kuferek. Lewo, 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 prawo. Au, kurwa. Au. Au. Czego ty tam szukałeś? A ja nic, proszę się uspokoić. Au, kurwa. To ty tak chcesz pizdę, ty mał, ty. Au. Nie mogę tutaj wejść, tutaj jest zadeskowane. Kto tu, kurwa, co ty, kurwa, robisz, ty? Co ty odpierdalasz, szalony wilczy syn? Zgłupiałeś? Co ty wyrabiasz? Dlaczego wyjesz? Jestem prawdziwym wilczym synem. Nie to, co reszta tych oszustów. Płynie we mnie prawdziwa krew wilka. Ja zostanę wilkiem. Jesteś szalony. Mylisz się. Wkrótce stanę się prawdziwym wilkiem. Potrzebuję zwoju. Wiem, że takie istnieją. Przynieś mi go, a się przekonasz! A wiesz, że chyba mam przy sobie nawet? Mam zwój przemiany w wilka. Tak! W końcu zostanę wilkiem!
nim dostąpisz przemiany, może podziękujesz mi jakoś za pomoc w tym szaleństwie. Ach, tak! Weź to mięso! Posmakuje ci! Zdrowe mięso wilka. Rozumiem. No dobra. Au w takim razie. Idziemy dalej, widzowie. To tu się odpierdala? Nie wiem, wilczy syn. Tu jest pewnie kowal. Chętnie bym do takiego kowala tutaj zajrzył. Powiedział dzień do... O, ależ no takie kuferki macie, ja mam nie spojrzeć na nie. No oczywiście, że save'i patrzymy. Niektórzy widzowie robią sobie... Halo, miał już się skończyć zapis. No widzicie, jak to długo trwa? Już 20 sekund czekam. Tragedia. Jak niektórzy robią, słuchajcie, wyzwania how much your outfit? My widzowie robimy how much your kufer. No tutaj kuferek słaby. Mógł być lepszy. Total price 100 sztuk złota. Nie fajne. Prawo, lewo. A ten? Niezły total price. Ze 160 giga pochrząb. Nie no, nie wiem tak naprawdę. Dobrze, że stanąłeś po właściwej stronie. I do tego jeszcze umiesz walczyć. Spoko. O, dzięki za piwko. Pozdrawiam z rodzinką. Dobra, idziemy jeszcze w inne odmęty kurwa tego miasta. Tu się coś znajduje, pewnie coś się znajduje, no. Był w sztok pijany. Ktośmy tu wypierdali z tego domu? No nie no, błagam was, no jak mam tego kufra kurwa nie wziąć, powiesz mi ktoś? Oczywiście, że trzeba otworzyć, wszyscy tu... A, bo tu wszyscy pewnie uczciwi, wszyscy rodzina, wilcze synowie, nikt by tu nie kradł nic, jasne. To ktoś musi im pomóc. No, ten kuferek oceniam średnio. Total price 60 golda. Dobra widzowie, kimamy do poranka. Idziemy dalej, co tu się znajduje? Czego ty tam szukałeś? Witam! Witaj, podróżniku. Witam. Co cię sprowadza w nasze strony? Witam. Nawet nie odpowiadaj. Niezależnie Tamico. Od tego, po co tu przybyłeś i czego potrzebujesz. A, i szukamy brata, no tak. Znajdziesz to wszystko w moim asortymencie. To też ważny. Ważny aspekt. Co słychać? Wszystko po staremu, jak to w Leżu. Żyjemy tu zgodnie z naszymi tradycjami i dobrze nam z tym. Spoko. Znajdziesz u mnie... Najlepsze towary, no ja myślę, że tutaj... O, amulet tak robi, premia do zręczności 12. Jest to solidny kurwa tego. Jest to solidny amulet. Natomiast my ani tych już pierścieni raczej nie znajdziemy lepszych niż ja mam. Bo ja mam tych myrtańczyków, to są solidne kurwa pierścienie. Chyba, że jakiś pas myrtańczyka, to jest pas mistrza przywołań. No jest to solidne, jakbym szedł pod magię, ale nie idę. Pas zręczności. Premia do zręczności 15, no to jest fajne. Pas wilczego dowódcy, ale niepotrzebne. Wojna dwóch braci, tom pierwszy. No kurczę no, kupuję to wszystko. Te bestiariusze akurat nie, ale to kupuję, bo to daje mi bonus doświadczenia i dla widzów przeczytamy. Mapa wyspy oczywiście mamy. Coś tu jeszcze ciekawego. Kołczany tutaj strzałów to mamy z 1000 ich strzałów, więc na razie myślę wystarczy. 860. No zapas się zmniejsza. Ale myślę, że wystarczy na jeszcze jakiś czas. Tu są jakieś drzwi. O kurwa, tam jakieś wejście do tunelu w tych wilczym leżu. Tyle. Co miałem mówić, że. Ja nie pamiętam. Gadajmy sobie z tobą. Wilczym synem. A na kogo ci wyglądam? Nazywam się Kylid. Jeśli masz jakąś sprawę, to się pośpiesz. A ja mam? Jak się masz? Orków jest coraz więcej w pobliżu Archolos. Czuję w kościach, że za niedługo będziemy mieć z nimi sporo zabawy. Rozumiem. Idziemy do środka karczmy. Eevee. Ej, ty. Otwieranie zamków możesz mnie nauczyć. A to 1200 golda kosztuje. Dlatego nie mogłem otworzyć tamtego zamka, bo nie byłem wyuczony pewnie, dlatego. Inwestuję. Nasz mnie mistrzowskiego otwierania zamku. Inwestycja to otwieranie jest. Zamków na tym poziomie to nie przelewki. Żeby szybko poradzić sobie z zamknięciem, musisz poświęcić dużo uwagi przy zapamiętaniu kombinacji. Jeśli już zaczniesz, to nie odchodź od kufra czy drzwi.
Po takim urwanym gmeraniu coś się w nich przestawi i podczas następnej próby będziesz musiał szukać nowej sekwencji. Naucz się odpowiednio trzymać wytrych, żeby zminimalizować ryzyko jego złamania. Wtedy będziesz mógł przepchnąć zatrzask nawet na siłę, co zaskakująco często jest skuteczne. No nie mam akurat dziewczyny od wielu lat, więc wytrych pewnie sobie poradzę trzymać. Sezon łowiecki na cieniostwory. Czytamy, co to jest. Gdzie to znajdę? Gdzie to się znajduje? Sezon jakiś łowiecki na cieniostwory. Halo, mamy to. Karteczka, którą znalazłem w karczmie. W związku z rozpoczęciem tegorocznego sezonu polowania na cieniostwory, zachęcam wszystkich łowców do dostarczenia mi rogów tych drapieżnych bestii, które uda wam się upolować. Najlepszy z nich ozdobę wilcze leże podczas najbliższego święta przodków. Zgodnie ze zeszłoroczną propozycją Nirki, w tym roku dostarczyć można również rogi smoczych zębaczy. Podsumowując, za przeniesienie maksymalnie 2 sztuk każdego z poddanych poniżej rodzajów troferów otrzymacie ich pełną wartość w złocie. Róg starego cieniostwora, o proszę, takiego jeszcze nie spotkałem. Trofeum będę przyjmował będę w wilczym leżu w pobliżu naszej karczmy. Podpisano Lukas. Dobra. Takie mam kurczę trofea, więc liczę na pitong. Chciałbym trochę odpocząć po męczącym dniu. No tak się składa, że w sumie mam gron. Dirk. Bywasz z miasta? Yes. Tak, czemu pytasz? Powiedz mi, co tam się teraz pija? Piwa, mroczny wina, palady. Rum. Chyba nic specjalnego. Nie tak o to nie. Mi chodzi. Posłuchaj. Część moich klientów zaczęła narzekać na niezbyt duży wybór trunków w mojej karczmie. Początkowo stwierdziłem, że to nie problem, bo i tak będą u mnie pić. Ale ci zdrajcy zaczęli wysyłać naszych chłopców do Silbach i do miasta po alkohol. Chcę, byś przyniósł mi próbki najlepszych alkoholi, które znasz. Wyglądasz mi na kogoś, kto sporo podróżuje, więc z pewnością miałeś okazję spróbować. Myślałem, że powiesz, że wyglądasz na takiego, który jeśli lubi wypić. Smak, będzie mi odpowiadał. To jestem gotowy podpisać kontrakt na regularne dostawy. Słuchaj, może mroczny paladyn. Po handlu. Pokaż najpierw, co masz tutaj do handlowania. Nic widzę specjalnego. Te wszystkie przepisy poznane. Niczego nie obiecuję, ale zobaczę, co da się zrobić. Myślę, że się da zrobić. Spróbuj. Może po kolei. Ale to już dzisiaj, widzowie, jest 52 minuty odcinka. To już zrobiłem w następnym odcinku, bo już nie ma co godzinnego odcinka robić. Przeczytam wam to wszystko. Przeczytajcie sobie, jeżeli chcecie poznać tą historię. A ja w międzyczasie, słuchajcie, się z wami żegnam. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Możecie napisać, czy wam się podobają takie montowane, chaotyczne odcinki, jakie dzisiaj były. Dziwny ten odcinek fest. Ale mam wrażenie, że tym bardziej zmęczony lepiej jestem, tym lepszą gadkę mi się jakąś klei. Jakoś tak nie zwracam uwagi na to, co mam powiedzieć, tylko jakoś tak... siło zręczność, dzięki kurwa. I to jak ja mam za wszystkie tomy dostaję siłę zręczność. Kurwa, to ja bym więcej tych ksiąg kupował. Totalnie? Chociaż nie, w ogóle to nie jest OP. Bo wydałem na nie za każde 30 golda, kupiłem ich. Ile tu jest? 5, 6, 7, 8. No to nie. 8 razy 3, 8, 16, 240 golda za jeden zręczności. No nie za bardzo się opłacało. Widzimy się później w następnym odcinku. A pamiętajcie, że odcinki 2 razy dziennie. Dzięki widzowie, że byliście. Pozdrawiam serdecznie. Nie zapomniałem, że nie mam wtedy myszki, jak zapisuję gierkę. A, mam myszkę. O, miałem. Przez sekundę miałem myszkę. To co jeszcze, widzowie? Trzeba coś zagadać do widza. Następna gierka, jaką gramy, to nie wiem jaka gierka. Pewnie na jakąś premierę mam myszkę, więc trzymajcie się. Do zobaczenia. Zostaw lajka, wpadnij na Rewinda. Z 4500 osób widziało tak Rewinda pewnie, albo coś takiego. Nie wiem, nie patrzę. Więc zobacz ty też. Pozdro. Na rozkę, widzowie. I na Twitcha tam będziemy streamować normalnie codziennie. Tylko na razie mam problemy z netem, ale będę rozwiązywany. Siemalski.